Książulo. Wielu z Was obecnie kojarzy kanał Książulo, który nagrywa razem ze swoim operatorem. Nagrywają vlogi z podróży do różnych polskich miast w celu testowania jedzenia, a głównie fast foodów. Jednak nie każdy wie, że Szymon, bo tak ma na imię twórca tego kanału, popularny był już w 2012 roku, gdzie na swoim kanale, który wtedy nosił nazwę Kolorowy Vlog, tworzył humorystyczne vlogi, na których opisywał m.in. krótkie sytuacje z jego życia. Najpopularniejszym jego filmem, który na tamte czasy stał się ogromnym wiralem w internecie, był materiał o tytule Mogę być winna Grosika. Mogę być winna Grosika? Na którym zebrał on na ten moment aż 2 miliony wyświetleń, co jak na tamte czasy było praktycznie nieosiągalne dla żadnego innego vlogera w Polsce. Jednak jego YouTube'owa kariera wbrew pozorom nie trwała zbyt długo, ponieważ po osiągnięciu szczytu popularności zaczął nagrywać filmy ze znajomymi, które nie cieszyły się już taką popularnością, a zaczęły być co najwyżej przeciętne, co prawdopodobnie demotywowało go do dalszego nagrywania i po jakimś czasie całkowicie zniknął z platformy. Przez kilka lat filmy na jego kanale były ukryte, jednak kilka lat temu powróciły na serwis. Od czasu do czasu Szymon wrzucał filmy na kanał, ale nie odbijały się one szerokim echem i ich wyświetlenia były niskie. Na początku stycznia 2022 roku wrzucił piosenkę pod swoją nową nazwą, czyli Książulo, w której tłumaczy jego zniknięcie, a z tekstu wynika, że popadł on w bardzo imprezowy tryb życia i uzależnił się od używek. Jednak wszystko zmieniło się w sierpniu 2022 roku, kiedy to Szymon zaczął regularnie publikować filmy na platformie TikTok, na których głównie testował jedzenie z różnych lokali, najczęściej fast foody, ale nie brakowało tam też innych TikTokowych trendów. Jego filmy z dnia na dzień zyskiwały coraz większą popularność i stawały się wiralami. Praktycznie co drugi film przekraczał i do tej pory przekracza barierę miliona wyświetleń, a pod swoim najpopularniejszym TikTokiem zebrał aż blisko 4 miliony wyświetleń, co biorąc pod uwagę, że ogląda go tylko polska społeczność, jest ogromnym wynikiem. Widząc sukces swojego TikToka, Książulo krótki czas później postanowił też reaktywować swój 12-letni kanał na YouTube, co było strzałem w dziesiątkę. Jego kanał powrócił z aktywnością większą niż kiedykolwiek, a z każdym filmem materiały zyskiwały na jakości i stawały się coraz lepsze i zaczęły nabierać nieco bardziej vlogowego formatu, przez co nowi widzowie mogli lepiej zapoznać się z postacią Szymona i sądząc po komentarzach bardzo go polubili. Jego wyświetlenia również stają się coraz wyższe, a każdy film zyskuje średnio 400 tysięcy wyświetleń. Jest to wynik wyższy od topowych twórców takich jak Blowek czy Rezi. Zanim przejdziemy do kolejnej pozycji, chciałem Wam bardzo podziękować za tak ogromną liczbę subskrypcji, bo jest to już prawie 5 tysięcy. To niesamowite, że tak szybko udało się osiągnąć taki wynik. Jednak ze statystyk YouTube wynika, że tylko 0,2% widzów subskrybuje, więc fajnie jakby udało się dobić chociaż do 1%. A jeśli chcielibyście kolejną część tego odcinka, nie zapomnijcie o łapce w górę. Zapraszam do oglądania. Robert Pasut. Abstrahuję to kanał, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, a został on założony 4 października 2012 roku przez trzech przyjaciół, a mianowicie Czarka Jóźwika, Rafała Masnego i Roberta Pasuta. I to właśnie o tym trzecim dzisiaj opowiemy. Jego popularność zaczynała się rozwijać wraz z wzrostem popularności kanału Abstra, a nastąpiło to praktycznie od razu po wrzuceniu pierwszego filmu. Przez następne lata kanał rósł i stawał się coraz bardziej popularny. Chłopaki nawiązywali współpracę z wielkimi markami, takimi jak Coca-Cola czy Samsung. Lutym 2015 roku chłopaki zostali właścicielami klubu Bal, co zobowiązywało ich do uczestnictwa w imprezach aż 3 dni w tygodniu. Przez co Robert zaczął przesadzać z używkami, jak sam przyznaje, uzależnił się od nich. Przez następne lata otwierali oni kolejne kanały na YouTube, które stawały się również bardzo popularne i podbijały polski internet. Przyjaciele zdecydowali się wtedy na założenie spółki o nazwie Abstra. Spółka, pomimo tego, że jej kanały generowały ogromne wyświetlenia na YouTubie, z roku na rok przynosiła miliony strat, czego ludzie dowiedzieli się po filmie Sylwestra Wardęgi. Nie tylko w spółce zaczęło się sypać, a od 2019 roku wyświetlenia na ich głównym kanale zaczęły spadać o spore ilości, co było prawdopodobnie spowodowane tym, że kontent scenkowy najzwyczajniej w świecie przejadł się już widzom. Chłopaki zdecydowali się opuścić spółkę, którą sami stworzyli, wykupując kanał Abstrahuję. Robert wspomina ten rok jako najgorszy w swoim życiu, a wyświetlenia, które wcześniej wynosiły nawet po 20 milionów miesięcznie, spadły do około 2-3 na miesiąc. Zdawało się, że Robert, o którym mowa, już nigdy nie osiągnie takiej popularności jak kiedyś, jednak wszystko zmienia się w styczniu 2022 roku podczas specjalnej konferencji Fame MMA, gdzie postanowił wrócić pod pseudonimem Sutonator, przebierając się za anioła, parodiując największą gwiazdę tej federacji, czyli Amadeusza Ferrariego.
Rzucał on cringe'owymi żartami, które bawiły widzów i spodobał mi się występ Pasuta. Zróbmy stypę z typiarskim konferencją i buu! Przed galą Fame MMA 13, gdzie miał zmierzyć się z Japczanem, na każdą konferencję przychodził przygotowany i z humorem, żeby poprawiać humor widzów. Był to świetny ruch z jego strony. Młodzi widzowie poznali Roberta z dobrej perspektywy, a starsi przypomnieli sobie o jego istnieniu. Pokazał on, że można dobrze zaprezentować się na konferencji, nie robiąc sztucznych dymów oraz show. Widzowie pokochali jego postać do tego stopnia, że udało mu się wygrać specjalną nagrodę, czyli samochód Dodge Ram, który miała dostać osoba, która zrobi największy show na konferencjach przed galą Fame MMA 13. Aktualnie Robert skupia się bardziej na udziale w świecie freak fightów niż na kanale YouTube, jednak tam również czasem szczarkiem wrzuca filmy. Ich wyświetlenia nie są wcale najgorsze. Jakiś czas temu Robert został nawet prowadzącym konferencji Fame MMA. Zdania publiki co do jego udziału są podzielone, aczkolwiek pewnie zobaczymy z jego strony jeszcze niemałe show. Nathan Marcoń to od niedawna bardzo znany youtuber oraz zawodnik Fame MMA. Jednak niewiele osób wie, że jego historia zaczęła się już dużo wcześniej, bo w okolicach pomiędzy 2016 a 2017 rokiem. Niestety z powodu, że Nathan usunął swój stary kanał, nie jestem w stanie oszacować dokładnej daty. Działał on w tamtych czasach pod pseudonimem Rakowski i nagrywał on content komentarzy, a jego filmy polegały głównie na komentowaniu durnych filmów nagrywanych przez dzieci, przez co prawdopodobnie i tak jak teraz miał swoich zwolenników oraz osoby, które uważały, że to nie na miejscu i nie powinien nagrywać takich filmów z udziałem nieletnich. Na jego obronę można dodać, że w przeciwieństwie do podobnych w tamtych czasach kanałów nie wyśmiewał wyglądu owych dzieci, a jedynie zachowanie. Nie był on wtedy wcale mało znanym youtuberem, bo posiadał on ponad 70 tysięcy subskrypcji, a jego najpopularniejsze filmy osiągały nawet 300 tysięcy wyświetleń. Co prawda nie czyniło go to topowym youtuberem, ale również nie był to słaby wynik. Po jakimś czasie nagrywania komentarzy, Nathan postanowił na kanale rozpocząć nową serię, na której otwierał rzekomo mystery boxy zamówione w Dark Webie. Seria ta osiągała spore wyświetlenia, jednak przyniosła mu również ogromną falę hejtu. Ludzie uważali, że filmy są ustawione, a paczki nie są zamawiane na Dark Webie, tylko sam je tworzy. Prawdopodobnie przez tą falę hejtu Nathan zniknął i przestał nagrywać. Co prawda od czasu do czasu wrzucał coś na kanał i podejmował próby powrotu, jednak szybko się poddawał i znów usuwał filmy oraz znikał na kilka miesięcy. Jednak nie można powiedzieć, że w tym czasie nic nie robił, bo wykorzystał ten czas na zmianę swojej sylwetki i z kolejno z chłopca z nadwagą do zbyt wychudzonego w końcu osiągnął sylwetkę, której nie jedna osoba może mu pozazdrościć. Nathan też działał aktywnie na platformie TikTok, gdzie wrzucał motywujące filmiki ze swojej przemiany i inne rzeczy związane głównie z siłownią. Jednak to ten jeden TikTok, którego pewnie każdy z was kojarzy, przyniósł mu największy rozgłos i sprawił, że Nathan ponownie zaistniał w internecie. A chodzi oczywiście o film, w którym napluł na płatki z wizerunkiem fagaty. W szczycie hejtu na nią, przez co film stał się wiralem i większość osób go skojarzyła. Nathan zaczął być uwielbiany przez internautów i dostał drugą szansę, jednak z czasem wokół niego zaczęło rodzić się sporo kontrowersji, między innymi pogodzenie się z fagatą, przez co spadła na niego fala hejtu, bo to przecież przez jej hejtowanie zyskał rozgłos. Następnie przyszła walka na Fame MMA z wiejskim koksem, gdzie pojawiła się afera dopingowa i stopniowo hejt na Nathana narastał. Warto też dodać, że brał on udział w projekcie w wyjeździe do Tajlandii wraz z Amadeuszem Ferrari. Projekt wzbudził ogromne kontrowersje i bił rekordy oglądalności na Twitchu. Nathan obecnie ma zarówno sporo hejterów, jak i zwolenników, jednak pomimo mieszanych uczuć widzów co do niego, nie można mu odmówić do tego, że wrócił do internetu z ogromnym przytupem.